Dzień dobry wszystkim. Witam Was w dniu dzisiejszym na Psim Polu. Jestem na Psim Polu i będę odnosił się do komentarzy. Dawno nie robiłem filmów na podstawie komentarzy. Ten dzisiejszy to będzie, wiecie co, to będzie film o tematyce niskich lotów. Tak, niestety, tematyka na kanale niskich lotów. Zmień koncept. Taki się pojawił komentarz, ale jaja, dobra. Czas się trochę powygłupiać. Zapraszam Was na dzisiejszy film. No i co, słuchajcie, jak film niskich lotów, to musi być niski lot. Nie uważacie tak? Mnie się tak wydaje. Więc startujemy. Startujemy i trzeba będzie nisko przelecieć. Tutaj nisko. Film niskich lotów. Dobra, trochę wyżej. A tutaj Wam pokażę widok z kamery, będziecie widzieli teraz. I proszę bardzo. Nie, nisko mieliśmy latać, nisko. Nad Rafałka głową. Film niskich lotów. Jak super. Jak super. Film niskich lotów. Latamy nisko. Latamy nisko. Film niskich lotów. Dobra. Lecimy tutaj i trzeba będzie wylądować. Nie ma czasu na niskie loty, bo teraz nie robię długich filmów. Teraz filmy mają nie być długie, więc nie będzie długo latane nisko. Trzeba tutaj troszkę znaleźć miejsce do niskiego lądowania. Film niskich lotów i niskie lądowanie. Bardzo proszę. I jest, wylądowaliśmy. Ten komentarz o filmach niskich lotów zostawiła Mirosława Snawacka Ptak. Tak się nazywała. Ale powiem Wam, że to i jeszcze nie koniec komentarzy, do jakich chciałem się odnieść. Jest jeszcze na przykład Dorota Jan, która napisała: masz rację, piękny Rafałek, to ty przy nim oj. Była taka piosenka, ale nie można mi cytować ze względów na prawa autorskie na YouTubie, ale tak śpiewali, tak oj. Tak śpiewali. Była taka piosenka. Chyba Formacja Nieżywych Schabów to śpiewała. Tak mi się wydaje. A ja przecież powiedziałem, że piękny Rafałek był, Rafałek Trzaskowski, że on jest piękny, taki wymuskany, taki wystrogany z mydła. No naprawdę piękny Rafałek. Ja sam powiedziałem, że ja jestem ogrem, jestem bydlakiem, więc nie rozumiem, Dorota Jan, o co ci tutaj chodziło po prostu w tym komentarzu. Tu mam następny komentarz, który napisał Edward Buchaszewski. Coś cię boli? Ja mu odpisałem dupa. Ewa Lisowska, stała komentatorka, odpisała: Rafał, ta odpowiedź jest bardzo niegrzeczna. Bo ja jestem chami bydlak. Tak odpisałem dokładnie. I on mi jeszcze odpisał, Edward, na sam koniec, no bo ostatnie słowo musi należeć do Edwarda. Bez przesady, Rafał, jesteś tylko upośledzony. Upośledzony Edward. Edward, czy ja wyglądam na upośledzonego? Edward, troszkę zostawiasz takie komentarze, czy ja wyglądam na upośledzonego? Edward, jak mi mogłeś tak napisać? Czy ja wyglądam na upośledzonego? Dupa mnie boli, Edward. Dupa mnie boli. Mam maźna ból dupy. Chcesz trochę? Oczywiście ja się naśmiewam z tych komentarzy, bo uważam, że trzeba śmiać się. Trzeba się śmiać, trzeba po prostu to tak traktować. Jak ja bym miał się, słuchajcie, przejmować komentarzami, to bym w ogóle nie robił żadnych filmów. I tak jak napisała tutaj też komentarz użytkowniczka, która nazywa się Margarests711 i napisała tak: powiem ci tak, ja cię unsubscribed. Wow! Ale dalej mi są pokazywane twoje filmy jako proponowane. Weszłam dzisiaj, aby zobaczyć, jakie zmiany będą. A dla mnie to nie długość filmików, ale ich treść powoduje, że nie chcę ich oglądać. Bardzo dobrze. Za dużo pesymizmu, krytyki i polityki. Mam wrażenie, że ty myślisz, że twój sposób myślenia jest tylko prawidłowy. Nie ma u ciebie zrozumienia dla innych. Życzę powodzenia i znalezienia jak największej publiki myślącej tak jak ty. No wspaniały komentarz, wspaniały. Zaraz będę go omawiał.
tylko muszę sobie zmienić baterię. Wróćmy do tego komentarza, którego napisała Margaret711, która mnie odsubskrybowywała. I uważam, że to się zdarza i zdarzało się, odkąd zacząłem się wypowiadać politycznie, ponieważ nie wszyscy się zgadzają z tym, co ja mówię i z moim tokiem myślenia, do którego jeszcze zaraz tutaj przejdę, ponieważ napisała Margaret711 w dalszym ciągu tego swojego komentarza. Napisała jeszcze tak: weszłam dzisiaj, aby zobaczyć, jakie zmiany będą. Czyli jednak byłaś ciekawa. Jednak cię zżerała jakaś ciekawość, co się wydarzy, dlaczego się wydarzy i jak i tak dalej. Chociaż nie subskrybujesz kanału. I piszesz, że długość filmików nie, tylko chodzi o to, jaka jest treść, żeby je po prostu oglądać i że dużo pesymizmu. Ja nie kreuję, jak to się mówi, pesymistycznej rzeczywistości, jaka nas otacza. Kreują tą rzeczywistość polskojęzyczni politycy, a przede wszystkim polskojęzyczni dziennikarze, którzy robią taki przekaz medialny, jaki można usłyszeć w polskojęzycznych telewizjach. I ja to komentuję. I komentuję to właśnie w taki, a nie w inny sposób, używając takiej retoryki i takiego sposobu wypowiedzi, jaki mam. A że jest to często pesymistyczne, bo mamy tylko pesymistyczne wiadomości, bo nie ma dobrych wiadomości, które by nas otaczały. Jakie są dobre wiadomości w telewizji, które możecie oglądać? Jak zrobiłem analizę faktów TVN-u, no to jedyną gdzieś tam wiadomością na koniec faktów było omówienie kopców Kreta. Termitów, które robiły takie te wielkie budowle, te kopce takie, tak? I to było tylko po to, żeby rozładować negatywne emocje, jakie były przez cały program wiadomości. Więc kto kreuje taką rzeczywistość, jak nie dziennikarze? Dziennikarze, oni kreują właśnie taką rzeczywistość. Ja robiłem film ostatnio o papce medialnej dziennikarskiej. Nazwałem tych dziennikarzy odpowiednio. Zapraszam do tamtego filmu. I niestety, no, będzie pesymizm, jeżeli mamy pesymistyczną rzeczywistość i za dużo polityki. Dlatego też oddzieliłem ten kanał od kanału rodzinnego i tam się pojawiają vlogi, nie ma tam polityki, są całkiem inne tematy. Da się, tylko trzeba chcieć. I ja tak właśnie chciałem i tak zrobiłem. I zapraszam na tamten kanał. Jak ktoś nie chce tutaj oglądać, nie ma po prostu takiego musu. Nie ma takiego musu. Ja nie wezmę, nie przedrę się przez drugą stronę słuchawki telefonu Margaret711, żeby jej powiedzieć: Margaret, włączaj ten vlog, nawet jak go nie subskrybujesz. Włączaj, bo żebyś zobaczyła, jakie zmiany. Sama zobaczyłaś. Bo cię zżerała po prostu ludzka ciekawość, tak? Mam wrażenie, że ty myślisz, że twój sposób myślenia jest tylko prawidłowy. A to masz właśnie tylko wrażenie. Tylko masz wrażenie, Margaret, bo ja zawsze zachęcam do dyskusji w komentarzach i zawsze powtarzałem, że my nie musimy się zgadzać we wszystkim, co ja tylko powiem. I uciekam stąd, bo drażni mnie przyjeżdżająca karetka. Karetka chyba się gdzieś tu zatrzymała i jest w końcu spokój. Także czy ktoś ma myśleć tak jak ja? Tak jak mówię, niech każdy myśli za siebie. Włączając te vlogi, to nie jest jak z TVN-em, że trzeba wyłączyć myślenie i włączyć TVN i że jacyś eksperci, że jacyś naukowcy, że jacyś politycy pomyślą za was. Nie. Wy macie wyciągać sami wnioski. Nie zawsze musicie się ze mną zgadzać. Po to piszecie też te komentarze. Ja nigdy nie zablokowałem komentarzy pod żadnym z moich filmów, choćby nie wiem, jaki ten film był. I wszystkie komentarze gdzieś przyjmowałem na tak zwaną klatę. Niektóre usuwałem, ale tylko jak zabrnęły za daleko, obrażając moją osobę, czy też moich najbliższych. No bo jest gdzieś też jakaś granica wszystkiego, tak? Ale nikomu nie narzucam swojego po prostu rafałkowego myślenia. Albo ktoś się będzie z tym zgadzał, albo się nie będzie zgadzał. I to jest takie proste i tyle, i aż tyle. Są różne opinie na różne tematy, możemy dyskutować, nie zawsze właśnie musimy mieć takie identyczne zdanie w jakichś kwestiach. Jesteśmy inni, każdy z nas się różni, każdy z nas może mieć jakieś inne poglądy, ale w pewnych kwestiach, w pewnych sprawach, o których ja poruszam treści na tym kanale na YouTubie, uważam, że powinniśmy być zgodni dla dobra
dla dobra polskiego interesu narodowego, żeby nam, Polakom, żyło się po prostu lepiej. I może tacy Polacy jak ja, czy jacyś inni, którzy mówią, że lepiej im się żyje na obczyźnie, którzy mówią, że nawet w Rumunii jest lepiej, lepsza perspektywa dla mnie niż w Polsce, no to jak to jest, co? Nie lepiej zmieniać swoją rzeczywistość, która nas otacza, żeby ją kreować na coś lepszego? Pasowałoby coś zmienić. A jak ja coś mówię i wyrażam swoje właśnie opinie we vlogach, to zachęcam właśnie w ten sposób do tego, żeby mieć jakiś realny wpływ na tą rzeczywistość. W sposób legalny, póki co jeszcze. Idąc do głosowania i nie głosując na tych samych, którzy się umówili przy okrągłym stole i od ponad 30 lat rządzą. A ludzie popełniają cały czas te same błędy i cały czas na tych samych głosują i to samo gówno wybierają. I co? I jak to jest? Także o czym my tu mówimy? O jakim narzucaniu zdania? O jakim narzucaniu zdania? Pewne rzeczy, które ja mówię i które ja uważam, że ja mam faktycznie rację i z którymi, mogę z każdym rozmawiać, tak? Bo uważam, że z każdym trzeba rozmawiać, ale jeżeli ktoś mnie nie przekona w pewnych kwestiach, to mnie po prostu nie przekona, tak? No i tak już jest. Tak już jest. Także to jest cała prawda i tylko i wyłącznie prawda, co mówię zawsze w każdym moim vlogu. Staram się być naturalny, staram się nie robić tak tych filmów bez jakichś takich dużych cięć, tak jak to robią inni vlogerzy, żebyście mnie widzieli takiego, jakim jestem. Naturalny. Mówię zawsze to, co powiedziałem wtedy w tym filmie o dziennikarzach. To, co mi tutaj płynie z mojego rozumu i tutaj z mojego serca. I to jest po prostu cała prawda, którą zawsze chcę wam przekazać. No i tak jest. I tak jest. Nie każdemu musi się to podobać. Nie każdy musi się ze mną zgadzać. To już tyle razy powtarzałem, ale widzę, że to po prostu nie dociera jeszcze do niektórych. No i trzeba robić tego rodzaju filmy i odnosić się właśnie do pewnych komentarzy. Dobra, czas wracać do domu, bo mam swoje jakieś tam zajęcia. Jest w ogóle sobota, jak nagrywam tego dzisiejszego vloga i tyle z mojej strony, tak? Zostawcie komentarz, co uważacie o tym filmie. Trochę się pośmiałem, trochę się powydurniałem. Poudawałem upę śledzonego trochę tak z krzywą buzią i zrobiłem ogólnie film niskich lotów. Trochę nisko polatałem, także takie filmy będą się pojawiały, bo ja już taki jestem, nie zamierzam się zmienić i będą tylko i wyłącznie tego rodzaju filmy na tym kanale na YouTubie. Także to jak mówię, niech ogląda ten, kto chce, nie ma musu, jak zawsze. No i co? Pamiętajcie, subskrybujcie ten kanał, ten, kto jeszcze chce, ten, kto nie chce, to niech nie subskrybuje. Zachęcam do tego, żebyście zostawiali oprócz komentarzy łapki w górę. No i tyle. Widzimy się w następnych odcinkach, filmach niskich, bądź też czasami wysokich lotów. Zobaczymy, co się wydarzy na tym kanale. Do zobaczenia, pa, pa.